całym regionie odbędą się w piątek drogi krzyżowe. Jak co roku, ta największa odbędzie się w Katowicach. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 19 przy krzyżu obok kopalni Wujek, a następnie uczestnicy przejdą w stronę Archikatedry Chrystusa Króla. Ta droga krzyżowa jest dobrym sposobem do przygotowania się do tego najważniejszego czasu w roku liturgicznym, jakim jest Wielki Tydzień. On rozpocznie się od Niedzieli Palmowej, no a następnie Triduum Paschalne, a więc centrum wszystkiego. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, no i w końcu poranek wielkanocny. Największa w Katowicach, a najbardziej ekstremalna w Zabrzu. Tu w kopalni Guido, jak co roku, odbędzie się podziemna droga krzyżowa. Rozpoczynamy drogę krzyżową od Podszybia. Idziemy chodnikiem kopalnianym do kaplicy świętej Barbary. Po drodze zatrzymując się przy poszczególnych stacjach, które wyznaczają zawieszone wcześniej krzyżyki. Rozważamy tajemnicę drogi krzyżowej, dochodzimy do kaplicy świętej Barbary i tam drogę krzyżową kończymy sprawowaniem mszy świętej. Zjazd do kopalni na drogę krzyżową będzie odbywał się o godzinie 16:30.